Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Forda Escape z 2017 roku, czyli to jest europejski odpowiednik Forda Kugi. Tutaj auto z dwulitrowym silnikiem 240-konnym, turbo, jak widzimy w technologii EcoBoost, czyli wtrysku bezpośredniego. Została tutaj zamontowana instalacja KMN Evo Sky Direct właśnie do silniku z wtryskiem bezpośrednim. Jest to uniwersalny polski system. Pokażmy jego poszczególne elementy. Tam w głębi widzimy komputer od instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tam w głębi nie będzie widać, bo za silnikiem mamy reduktor KME Gold GT. Tutaj mamy filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej. I tu pod osłoną mamy wtryskiwacze gazowe. W tym przypadku są to wtryskiwacze Barracuda. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 11 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12-13 litrów i do tego dochodzi dotrysk benzyny. Czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 250 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG już będzie to tylko 300 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany na lewym słupku obok dźwigni otwierania maski. Jest on oczywiście kolorystycznie dopasowany do podświetlenia w aucie, więc wszystko pasuje. Teraz wlewik. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Oczywiście na koło zapasowe klient dostaje pokrowiec. Tutaj mamy zbiornik 49-litrowy, co daje nam około 39 litrów gazu i zasięg blisko 320 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji KMN Evo Sky Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 4900 zł i zwrot następuje po około 19600 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.